jest wynik dla mnie 6,5, a dla mojego taty 8. No słuchajcie, ja mam 8, przepraszamy was najmocniej za usterki. Taki uwaga, pasek kiedyś w TVP. Zobaczcie, po raz pierwszy dzisiaj będę prowadził. No chyba ty. Gdzieś taki pasek za mojego dzieciństwa leciał w TVP. Przepraszamy za usterki. My dziś też mamy problemy techniczne. Chyba zakończę tą grę miłym akcentem. Jezu, ale się poślizgnąłem i już gorzej chyba być nie mogło. No mogło, mogłem jeszcze barana piknąć. Dobra, patrz. Cristiano Ronaldo by to potwierdził, ale zobacz. No, 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 pokazuj. Ajdź. Możemy ci to za pół punkta policzyć. Nie. No nie, Stasiek, nie ściemniaj. To 7. No dobra. Tylko dlatego, że jestem twoim tatą. Uwaga, cisnę, patrz. Nie. Kończę. Nie. Tadams! Chodź pogratulować. Czy robisz szkalne pompki? Zobaczcie, tak wygląda smak porażki. To jest piękny widok, szczególnie jeżeli tak leżą zawodnicy Realu Madryt, bo my kochamy FC Barcelonę, prawda? Nie. Stasiek? Mogę się położyć koło ciebie? Ja bym dał po gwiazdki. Słuchajcie, no niestety. Czasem się wygrywa, czasem przegrywa. Zawodnicy często tak leżą właśnie na boisku, jak przegrają. A zobaczcie, jaka jest piękna pogoda. Świeci słoneczko. I tak właśnie wygląda, jak się wygra z zawodowym piłkarzem Luką Modriciem. 10 do 7. Jak stąd? To będzie remis. Tylko nie strąć mi okular. Remis. A to klepnęliśmy już tą umowę? Tak, klepnęliśmy. Remis. Dobra, słuchajcie, jest remis. Stachu strzelił po prostu z takiej odległości, że ja bym chyba nie strzelił. Za niebieskiej linii to było? Białej. Słuchajcie, co tu się...